Natomiast były hymn o zachodzie słońca i był testament mój. Hymn o zachodzie słońca, pisany w podróży, czy po jej ukończeniu, na tym wielkim morzu obłąkany słowacki, jakie nam przedstawia emocje? Słowacki przecież był akurat w trakcie podróży z Neapolu na wschód, do Ziemi Świętej, do Grecji, do Ziemi Świętej, był tą podróżą niesłychanie zaoferowany, był niesłychanie szczęśliwy i niesłychanie aktywnie spędzał czas. Czyli był oczarowany tym wszystkim, co się wokół niego dzieje. Oczywiście na morzu mógł mieć chwilę wspomnienia, chwilę tęsknoty, prawda, na tym wielkim morzu. Ale też wiemy, bo on pisał, że na wielkim morzu to on latał i oglądał parowiec. To znaczy, jak tam dym leci z maszyny parowej, jaka to niesłychana rzecz. Po prostu on był szalenie ciekawy. A to jest tak przedstawione, jakby Słowacki, wiecie, to jest kwestia interpretatorów, proszę Państwa. Prawda, jakby Słowacki, jadąc na ten wschód, tak jakby tam właśnie jechał, jak gdyby jako wygnaniec na ten wschód, prawda? Na wielkim morzu obłąkany, udaje się, tęskni straszliwie i tak dalej. Przecież wysiadł i poleciał dalej zwiedzać te arabskie kraje, prawda? Do grobu Chrystusa i tak dalej. Więc tutaj tak troszeczkę powiedziałabym, że rozmijamy się z tym odczytywaniem intencji Słowackiego i z tym głębokim dla niego współczuciem. Bo właściwie, co byśmy nie czytali Słowackiego, zawsze to tak nam podawano, interpretowane. To ja pamiętam z własnych lektur szkolnych i z tego, co czytałam później, jak się to daje młodzieży, żeby młodzież się wzruszyła, prawda? No bo Słowacki wielkim poetą był, wiadomo, i wobec tego należy się przy nim przede wszystkim wzruszać. No natomiast rzeczą straszną jest dla mnie lektura testamentu mojego, tego wiersza Testament mój. Dlatego, że zawsze, i to nawet w poważnych opracowaniach, ten wiersz jest tak przedstawiany, jakby go pisał Słowacki, o sobie, prawda, że to on jest ten człowiek ciężko chory. My wszyscy pamiętamy, że Słowacki umarł na gruźlicę, co prawda sporo lat potem, ale tym niemniej, że to on pisze o sobie, prawda, że on leży, czeka na tych przyjaciół i że ta atmosfera śmierci go ogarnia. I że on nawet w takim momencie pamięta o nas i wróci i nazw aniołów przerobi. Przecież pięknie napisany, to jest naprawdę przepiękny wiersz. Tak, tylko że to jest wiersz, nie znamy dokładnie daty jego powstania, publikowany był już wiele później, nie znamy daty jego powstania, natomiast ja sądzę, że on był publikowany w okresie pisania Beniowskiego, bo to są te same takie rozgrywki z emigracją, prawda, tutaj ja leżę, przyjdą, prawda, jestem samotny, ale ten krąg moich przyjaciół przyjdzie i serce moje złoży w Aloesie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak, o co tu idzie? Proszę Państwa, on wtedy, kiedy to pisał, był w momencie może najbardziej żywotnym swojego życia, bo to te najbardziej żywotne momenty przypadały na pewno na okres pisania, na okres podróżowania właśnie tam na wschód i do Ziemi Świętej, i później we Florencji, później do Paryża przyjechał i wydawał jeden po drugim dramaty, publikował, we wszystkim uczestniczył, wspierał się, był, pełnił życie niebywale ożywione. Natomiast emigracja się już przyzwyczaiła do tego, że ten Słowacki to niczego dobrego ani nie zrobi, ani nie napisze i wobec tego kpiono z niego. Ktoś, nie pamiętam, czy to nie Goszczyński, czy ktoś inny, napisał w liście, że do przyjaciela, że Juliusz Słowacki tak dużo wydaje tych dramatów, że nie zdąży jeszcze jednego przeczytać, a już następny się ukazuje. Proszę Państwa, inaczej mówiąc, cały czas z niego kpiono, cały czas nie był traktowany poważnie. I on wtedy, dopiero właśnie, kiedy ukazał się Beniowski, to był krótki bardzo Beniowski, ukazał się w końcu maja, to był bardzo krótki okres, kiedy po raz pierwszy emigracja go doceniła, po raz pierwszy Słowacki miał tę radość właśnie z udanego dzieła. Krótko, bo zaraz potem przyjechał Tobiański, skończyło się wszystko. Natomiast wtedy też, gdzieś w tym okresie, powstał Testament mój. I sądzę, że ten wiersz był znakomitym orężem, takim do walki z przeciwnikami.
Proszę Państwa, jak można walczyć, jeżeli najwspanialsze dzieła nie pomagają, jeżeli tego Beniowskiego się dopiero pisze, prawda? Czym można zwrócić na siebie uwagę? Co nada moim słowom właściwą rangę? No oczywiście ta sytuacja, prawda? Leżę, umieram, śmierć stoi tutaj gdzieś za mną, prawda? Tak jak wtedy często malowano tę śmierć, prawda? Patrzy, przyjaciele przyjdą, wreszcie usiądą wokół mnie i tak dalej. To ja sądzę, że pobudki napisania tego wiersza to były wyraźnie polemiczne. Co pewien wierszowi nic nie umuje, bo on jest znakomity zupełnie. Natomiast on jest jeszcze bardziej znakomity, jeżeli go zobaczymy w kontekście polemik, a nie w kontekście łzawego rozczulania się nad sobą, kiedy jeszcze do śmierci miał 8 czy 9 lat, więc jeszcze później mnóstwo podróżował, mnóstwo się bawił, prawda? Więc jeszcze do tej śmierci, ta śmierć na pewno nie stała mu nad lewym ramieniem. No i tyle o tym testamencie moim, że to też nas uczy, żeby nie utożsamiać pochopnie bohatera lirycznego czy podmiotu lirycznego z autorem. Autor przecież pisze o pewnej sytuacji. Autor kształtuje sobie bohatera, o którym chce napisać. Autor chce napisać pewne rzeczy, pewne słowa, ale przecież niekoniecznie musi pisać o sobie. A czytelnik zawsze, zresztą właśnie przez te takie sentymentalne lektury, przyzwyczaił się, że utożsamiamy, bo to mocniej do nas przemawia, prawda? Jeśli wiemy, że to Słowacki tak cierpie, umierał, później jakimś cudem wrócił do zdrowia i wspaniale żył następne 8 lat, prawda? Tyle, bo to są takie wstępne uwagi związane właśnie z Słowackim jako poetą. Wtedy znano 8 jego wierszy, z tego 4 gdzieś tam zagubione w czasie powstania. A co teraz? Jak teraz należałoby czytać? Teraz się w ogóle go nie czyta w szkole, bo to już nie jest obowiązkowe. A może i lepiej. Dlatego, że ten kanon, który mieliśmy w szkole, no wszyscy go czytali, bo musieli, prawda? Ale pokazywał nam zupełnie innego poetę, bo to były nie najlepsze utwory, które dawano młodzieży. Tak, gdyby może zostawić to trochę na żywioł, może żądać czegoś, może żeby nauczyciel miał wolną rękę, prawda? Żeby młodzież mogła wybrać akurat Słowackiego, ale nie musiała, to może by ten Słowacki jakoś żył trochę lepiej.